Witajcie wszyscy bardzo serdecznie w Warhunterze i dzisiaj ze mną Falkor. Witam. I Xazax. Siema. I dzisiaj sobie tak latamy po Bożemu. Gdzie wy jesteście? Ja odwalam już jakieś manewry alpejskie. Alpejskie? Mam ten nowy samolocik, kurde, już nie ten dwukład. T-112? No, co to jest, no, też gówienko? To jest takie gówno, on ci zaraz spadnie. Nie spadnie, to jest świetne i generalnie fajnie zwrotne jest. Tylko to, ma słabe słowdziałka. No właśnie, 7-7. Dobra, a gdzie my w ogóle lecimy, bo ja się tak lekko pogubiłem. Do przodu, Krzysiu. A, do przodu. Przecież, ja was znajdę. Gdzie jest Xazax? Tak, jak jest Xazax, to ja czasami mogę przeżyć. Jesteś za nisko, Krzysiek. Jestem za nisko? Lecimy do góry. Dobra, lecę do góry. To jest na kogoś w lece pewnie, ale to szczegół. No, to patrz przed siebie. W zasadzie siątka, ale to... Dobra, jest Xazax. Dobra, strzelam ją tylko. Oj. Uważaj, I-16. Dobra, dostał po silniku. Po silnika. I-16, Iszak. Uważajcie. Iszak? No. No, zrzucili się na niego. Boże, wszyscy na tego BF. Biedny człowiek. Ty tam przecież coś jeszcze lata, czy nie? A ten lata cały czas. No ten spada. Już. No. Czekajcie, co teraz no to atakujemy? Same bombowce, na tego I-16 można się rzucić. Jak mu spadniemy 16. Na głowę wszyscy. Jak spadniemy wszyscy, to może damy radę, bo zaraz obok jest łag, nie wiem, czy widzisz. A no, już mi się pojawił. To najpierw tego łaga, bo on jest wyżej chyba. Łaga? A ja mi jeszcze się ja mam do nich 3 km ponad. To ja mam 4. A co, dlatego... chcesz SBD? Tłuc? To które o, ten... Nie lecimy. Tu gdzie lecimy? Bo ja się zgubiłem już pomału. O... Żebyś nie zostali sami. Dobra, 109, robię zwrot i lecę na niego. No ja tak samo. 109, matko boska, jakie te określenia. Znaczy go rozbujam do 600 na godzinę pewnie. 60. O 530, 40, 50, 60. Nie skręcisz. Na którego ty atakujesz? Co tak? 109. 109. F6, F31 na dubską. A? Trochę oberwą, ale... O, już mnie coś atakuje. No, na mnie też się rzucił. Za dużo ich tu, zobacz ile tu i gdzie są nasi. No bo się pakowaliście w tam środek szamba. No, mnie ta 109 goni. Oho, już strzelają. Nie. Boże, no z czego on nawala? A to jest łag. Dobra, Mam już go. No ja też, zaraz się... O, fuck, jeszcze coś. O, fuck, jeszcze coś. Zdjąłem ci. No teraz chyba no ja tam nie leci. Jeszcze. To jest ten łag cholerny. A drzewo. Brzoza? Chce tak z brzoza czy co? No zaraz się wrąbię w górę. O, już po silniku. Nienawidzę tego gówna. Już po brzozie. Kurde blasz. Tej, no nie rozumiem tego. Czego? Ostrzelałem gościa i nic mu nie zrobiłem. No cały czas tego łaga nas. Szydle. Wolę te G50, co niby są słabsze. No słabsze. Słabsze? Nie. Mają znaczenie. Boże, oni już prują z tych... Oho! Oho! Dobra, wodowanie. Uff. No, locik pierwszy nowy okupiony samolocikiem. Jak się podobał? Super. Już ten, już go umyłem, nie? To jeszcze go upgrade'uj całego, to wtedy będzie latać sensownie. To już będzie ten pływał, mówisz? Już nie będzie się roztapiał w wodzie. Nie. Gdzie wy jesteście? Tam jesteście. Jakiś temat może znajdziemy, bo taka kurde cisza. Temat łag 3. Wiesz co? Moim tematem jest BB1. BB, strzelasz tam. Próbuję. Zabij. Bardzo fajny bombowiec, generalnie całkiem zwrotny, a mam nadzieję, że facet jest noobem i cię nie zabije. Nie zauważy mnie. Nie, bo tu chodzi o to, żeby nie zauważył mnie. O, H112, zemszczę się. Dobra,
Tam coś chyba ten łach ci będzie niedługo na dupę chyba wchodził. A, nie zauważył mnie. Zabiłeś? Tak. O, na mnie coś leci, nie wiem co. Tu masz tak, kurę, co może leci na ciebie? Heso 12 druga, łag. A od ciebie nie widzę, kto za... O, widzicie? Lecę w stronę jego. To 112 masz tam w okolicy. No wiem, no próję do niego. Ale coś do mnie... O, koniec amunicji. No to fajnie masz, ci powiem. Czy chyba do ciebie wali, wiesz? Ale ten łaga miał jeszcze 112 drugą koło siebie. To koło niego waliło. To 9 widzę. Jak mówiłeś w historyjkach. Kościół ambitny, kurde, nad wodą leci. Wiesz, jak masz Iszaka na dupie. No, widzę właśnie. Myślę, że widzisz. Tak. I czuję. Oho. Dobra, drugi poszedł do rzeki. Asystę mam, nie wierzę. Ej, ja jestem królem asysty. Ale chyba wiecie co? Wydaje mi się, że dostał od gościa swojego po klapie i urwało mu i wleciał przez to. Ej, nie wierzę, że nic nie zabiłem, nic upolowałem, kurde. Drugą bitwę też jeszcze nagrywam. Pierdzie. Musi być jeden fail, jeden. Już koniec? Co koniec? Bitwy? Nie, połowa jeszcze. No. Chyba. No ale? Tak, ale masz samoloty jeszcze. No, jeszcze trzy. Jeszcze ma, jeszcze przecież nie zdjąłem mu z dupy tego. No ja mam na dupie coś. Już jednego zdjąłem? Wybawca sił naziemnych. O, coś mi się tu rozwaliło. Wrotecami. Tu nie ten, Falcon coś tam kombinuje. Macie coś tam jeszcze? Iszaka próbuję zdupić, ale nie wiem, on jest co próbujesz? Zwrotny. On jest trochę za bardzo zwrotny. Sazak, no, skręcaj! Nie w tym kierunku, w drugim. No nie w tym kierunku, to ja. No dobra, już wyprowadzam na prosto, no ale on mi siedzi na ogonie, to co ja mam zrobić? No to w drugą stronę po prostu musisz zwrot zrobić, tak? Teraz no, to dobra. Jak muszę naciągnąć. Aj. Ajajaj. Trochę macie tu ich, wiecie? Odbij. Leci jeszcze no, ten... Może się rozwalą o siebie wszyscy. U80... 7 leci. O, mam tego Iszaka. Jest, mam, zdjąłem go. Na was. W końcu. Drugi co walicie? Co teraz walicie? Lotkę ma rozwalą. O, U87 zszedł z ciebie. Tak, ale znowu coś mnie pruje na, z góry coś. Kurde, blanż. Już go spróbuję wziąć. Jakiś platform. O, już się japoński. Zapalił. No Jezu. No, ja Junkers. Palę. I wleciał we mnie, co za... O Jezu, mój się rozpada samolot. No, ja już ten, trzeci posłałem ten, nie powiem gdzie. Jeszcze dwa mi zostały. Te niskie tiery są jednak głupie. Chcesz, co są Not World Thundera, żeby wbić większe? Ja najprawdopodobniej wychodzę. O, na piwo. Mm-hmm. Na dupy. Na dupy? No, na dupy. Tyś widział dupy. Tyś widział dupy. No nie widziałem dupy. Hej tu, hej tu. Oj, oj, oj. Tak? Dobrze, panowie? Co, słaby meczyk? I 15. Dobry, no, meczyk, nie narzekam. Dla mnie słaby. No dla mnie też. Nie, mogę na co narzekać. Znaczy fajnie jest, że jest walka skoncentrowana w tam w jednym punkcie. Tak, coś dobrze lata, jest generalnie są słabe maszyny, no niestety no. Niemcy nie mają jakichś potwornych maszyn na początku, więc to trzeba. A ty też Niemcami latasz, Falkor? No. Wszyscy taki ten. Deutschland, ten Schwadron. Tak, Deutschland Schwadron. Generalnie nie przepadam za niemieckimi maszynami, no, ale. Niech będzie. No są na pewno lepsze od amerykańskich, nie oszukujmy się, nie? Tak. No, amerykańscy są naprawdę straszni. Mają kilka maszyn, które są dobre. Dobre, na ale wyśmienite. Gdzie mam iść? Na wschód. Uważaj, leci. I to szybko. No. 15. Nie, on nie na mnie leci. W dół. On na mnie nie leci. Do mnie. Aha. Polecisz na przeciwników. Tu mig jest. To mi wywalił, serię. Zróbmy coś i to szybko, inaczej przegramy.
Dobra, ale gdzie wy jesteście? Kto? Może. Nie, no gościu wyprzedził drugiego gościa zamiast go zniszczyć. Oho. No mógł go wyprzedzić niechcący. Dobra, ostatnia maszyna. Aha, nie ma amunicji. I potem będę was obserwował i was stresował, wiecie? To fajnie. Ja lubię, jak ktoś mnie stresuje. Tak? Ty lubisz asysty podobno bardzo. No. Moje ulubione zajęcie. Asysty. Asystowanie Xezoxowi, jak lata w Bowfighterze. Wiesz, kiedy ja ostatnio latałem w Bowfighterze? Kiedy? Dawno. Na przykład teraz zrobiłem kolejnego kolesia. Zobacz, mam 2 do 4. No, jak ładny wynik. Piękny. No ja tego MIGA cały czas próbuję piłować. O, już 48 kulek zostało. No. 17. 8. 8. Uszkodzenie kadłuba weszło. Uszkodzenie? A gdzie wy jesteście w ogóle? Czuję, no widzę. Ja latam tam, gdzie się skupiliśmy tak hardkorowo. Nie dało mi się zabić. Ja tam nie lecę, ja już tam nie latam. Ty, puścił flary. Może próbuję udawać, że jest uszkodzony. Na zielono? Dobra, już i tak się wkleił w górkę. Wkleił się w górkę. O, bo wiem, że białe albo jakiś taki dziwny dym wykorzystują czasami, żeby zwrócić uwagę, że okej, okay, pali mi się silnik. No, ale no, to teraz po patrzu strasznie gęsty jest ten dym. Tak? No. No. A rzeczywiście, jakiś gęstszy, gęściejszy. Gęściejszy? No. A kiedyś to był tylko taka smuszka i wyglądała rzeczywiście trochę jak silnika. Tylko były dwie, więc jak ktoś był spostrzegawczy, to... O, przegramy to chyba, czy wszystko jest możliwe? Ej, jakbyś przegramy. Zaczęli bombardować. Ja mam bombowiec generalnie w swojej linii, więc mógłbym próbować bombować. Tylko to jeszcze musieliby mnie zestrzelić. To niby możesz wylądować. O, coś spada na gości. I-15, co to jest? No, tego to nie jest Iszek, to jest Czajka. I-15 to jest Czajka. O, na 109 poleciał, zobaczymy co się dzieje. No, to 109 generalnie jest szybno. Jak w kinie obserwujecie, tak? No, lecę na nią. Tak, lecisz. Na niego. O. Jeszcze kilometr. Wróg atakuje bazę lotnisko. Wow. Nie mogli napisać lotnisko? Wiesz co, oni z tłumaczeniem czasami mają jakieś takie... Ale gościu ma lagi, nie idzie go trafić. Albo ja mam. Nie, ty coś jesteś ślepy, ja go trafię. Ty coś jesteś ślepy. To się nazywa szczerość. No, kurde. Co mógł powiedzieć? Ktoś we mnie wleciał. Kamikadze na lotnisko! Nie da się. Zaraz się zrespią, ta? Czy nie? Trudno powiedzieć, ta? No, taki bunkier. Gdzie jest nasze lotnisko? A co, idzie się naprawić? Nie, no, ja zleciałem, bo mi ktoś urwał skrzydło. No wiem, a mi ktoś zajumał tego killa. Pocieszę się cukierkiem. Cukierkiem. Jest tak, jeszcze jeden. I-15. Ja mam na biurku kanapki, więc wiesz. Widzisz? Sazaks. Obok mnie. 4 km. A, 10 km mam do ciebie. No. No to masz, podejrzewam, że jakieś 6 do przeciwnika. Aha, ten I-15, tak? No. No to mam 6,80. No to leć. No widzisz, no to dobrze mówiłem. On jest pomiędzy nami. O, 113 stopni na silniku. To zaraz wybuchnie. Nie, ale możesz go zacząć. Mi nie pokazuje temperatury. No bo jeśli nie pokazuje, to znaczy, że nie przegrzewasz. Nie każdy samolot się przegrzewa. Takie realistyczne. Ten nowy darowany przegrzewa się na lotnisku. Na Idle. Zły olej. Żalej. Lotos. Syntetik. Co on robi? A, już myślałem, kurde, pionowo w dół leciał. On ten chciał się popisać, wiesz, że taki super i w ogóle. Nie wiem, co on robi, ale wiem, że...
Przecież na niego rzucili. Rozbujałem do 430 prawie. Ach ty szalony, ty. I co, już go nie ma tam? Nie. Biedak, wszyscy się rzucili. Ja też. A to lubisz asysty, to się powinieneś cieszyć. Tak. Szczególnie ta nagroda z poprzedniego meczu za najwięcej asyst w całym drużynie. To było to, co, na co miałem ochotę. Mm. O, zaraz koniec. Tak, ale kurde, coś jeszcze u nich lata. Jedna maszyna u nich lata. Ej, pakiety mi głupi. No, Beaufort. Gdzie on to jest? Nie śpizdu wysoko pewnie. Co, lecimy w górę? No, trzeba go znaleźć, bo tak przegramy. Ja tym gumienkiem to tak średnio. No. No tak samo. No ale można byłoby go nawet ramnąć tak naprawdę i wygraliśmy. No... No, oczekiwanie na wynik. Jednym kolesiem, kurwa. Ja tutaj nie, chyba nic nie zarobiłem. Nie popisałem się skillem. O, dziewiąty w team. No nie, jest ostatni lane. Cicho. O, widzowie nie zauważyli. Nie, no nie przyznawaj się do tego meczu. No nie, ja to wrzucam, ja nie jestem taki, że nie wrzucę, nie? Jak to? Ja nie wrzucę? Ja nie wrzucę. Ja nie wrzucę, dokładnie. Dobra. Ja tu rydy. No ja też, czekaj. Zamknąć to tu, czaten. Deutschland. A ja zarabiam, powiem wam, panowie, zarabiam, jak już 25 tysięcy zrobiłem od... Ty żeś widział zarabianie. 20 tysięcy jakieś zarobiłem już na tych wszystkich meczach. No ja jestem 2600 do przodu i już mam 700 tysięcy prawie. Nic mi nie przebiła, przebił koszt w ogóle amerykańskiego tej maszyny, którą chcę odblokować. 600 tysięcy. No co to jest? Wysadzana platyną, czy co? No, najlepsze jest to, że ona jest droższa niż... Ta maszyna jest z trzeciego tieru, a jest droższa niż czwartotierowe maszyny. A ten lecimy? No, punkty przyznałeś? No tak, dużo punktów nie miałem z tego bitwy, raczej. No, on nic nie strzelił, nie zastrzelił. No właśnie. Dobra, lecimy. Już, tylko... Dzielę punkty. Dzielę punkty, bo zapomniałem. Jest. Dobra, ja tą rundkę jeszcze i ten, ja kończę nagrywanie. Jak to, Krzysiu? No, dwa szybkie rundki. Polski trudny język, tak. Co to mamy? Jaki tryb? Co tu jest? Ktoś mi powie? No, normal. Tu jest... Dominacja. O! Co? Będzie fajnie. No. Tak, już. Ty mówisz fajnie, to mi się kurde już... Krzysiek, spróbuj wylądować na lotnisku. Nie rozbijając sobie maszyny. Który się w ogóle ten... A nie, lądować to ląduje spokojnie. A ten wysa przyjmuje. Który się w ogóle pod... Szybko. Podwozie, którym się to podwozie ten? Gdzie? No już 110 leci. To ale ten, to musisz szybko. To wysa tam przyjmijcie to, ja będę się latał. Nie, no właśnie to chodzi, że tylko ten pierwszy dostaje punkty. Jaki pierwszy? No to... Ten pierwszy wyląduje. No to wylądujcie. Trzeba zrobić szybko. Co tak, zląduj. Szybkie lądowanie. Już 110 się szykuje. Co tak, zrób szybkie lądowanie. Ja to tak z Azaksem, bo chcę tak jest tu mój mentor po prostu. Za nisko latacie. Rok zajmuje strefę B. Chcę tak z wyżej. Do chmur. Za wysoko. Chociaż... Gdzie jest Falkor? Za nami. Gdzie? Nie, gdzie ty jesteś? Zgubiłem cię. Gdzie jesteś? Tam, za mną jest gdzieś, czekaj, bo już... Na wysokości 2,5 km, a i tak jestem za nisko. Aha, okej. Okay. Dobra, ty jeszcze dziesiątkę masz. I? Tak, tu coś leci, jakbyś widział, nie? Nie chciałeś odblokować tej maszyny, a mogłeś ją spokojnie odblokować. A kurde, no nie chciało mi się już latać wtedy. Bo to Heavy Fighter jest. Nie, mogłeś ją odblokować, bo byłeś na tym samym poziomie co ja. Tak, co atakujemy? Nie wiem, zastanawiam się. Dawaj tu na Hurricane'a. Tylko nie odblokowałeś.
Albo P36, bo on nas zauważył chyba. Ten gladiator to jest dwupłatowiec, nie? To gladiator to jest największy złom tego Angoli. A to zniszczy go. Nie jest to największy złom, ale jest to prawie największy. O, fuck, i 16 na mnie leci. Oho. Nie trafił. Przeciążenie 7G, o, zaraz ten wybuchnął. Nie. Jesteś... Okay, ja dociągam do 12. A i przy 11 tamtemu odpadałem skrzydła. amerykańskiemu, to jest po prostu śmiech na sali, gdzie amerykańskie są w stanie rozpędzić się do 700 km na godzinę i nie są w stanie skręcić, bo po prostu odpadałem skrzydła. Ojej, jakąś pierdziawką na mnie się rzucił. Pierdziawką? No. Co pierdzieć lubi? Ja jest taki... No, to jest kiszak. Ale ile mam na ogonie? Ładnie zareagowało. Nie wiem, jestem, wiesz co, tak wysoko, bo próbuję tego, bombowiec zniszczyć. O, już po silniku. Po silniku? No. O, i po kadłubie, o, i po wszystkim. A ty tam widzę przy wodzie, tam tak ten, nurkujesz sobie. Kiszak, oczywiście. O, podnoś się, podnoś, bo w wodzie wylądujesz jak Sozaks. Nie wiem, nie potrafię tym tchę latać. Tchę? No... Tchę. On nie jest taki zwrotny, nie? Hejtu. No i znów wleciał ten debil jakiś z drugiej drużyny. Beaufort właśnie mi uciekł. Kurde Blanche, no wiecie co? A nie są ostatni w drużynie przynajmniej, heheszki. Jeszcze. Gdzie wy jesteście? Tu jest Xazak, jedę do Xazaksa. Falkor tam, kurde, jest w ogniu walki gdzieś. Nie, no ja nie jestem w ogniu walki, ja jestem pomiędzy. Pomiędzy ogniem walki? Tak. O, Samsunel wykonał miękkie lądowanie. Pogratulować temu panu. Czy czasami można na dziobie wylądować bez skrzydła i jest miękkie lądowanie? A, realistycznie. No, realistycznie. To jest jak arcade, nie? Ej, no, co to miało być? Ja se tego może uszczelę, bo chociaż poranię go. A to na wyższych tierach już jest większa rzeźnia, ta? No, bo... No. Na wyższych tierach zaczniemy od tego, że mamy innych przeciwników. Mądrzejszych? Mądrzejszych, no. Mądrzejszych i lepiej potrafią latać. To jest tym bardziej niebezpieczna maszyna masz. A, podpaliłem cię. Kogo? Dupa. Jakiegoś iszaka. Jakiegoś nuba? No. Oho, przegrzałem. 15 sekund. I nikt go nie ustrzeli, dobra. On 10 sekund i go zabije. Dwa, jeden, zero. O kuźwa, chciał mi pip shooterem. Co ci chciał? Pip shooterem. Piździk? Piździk, tak. O, samo zniszczony. I tak to się on robi. Taki, on tak wygląda jak taki piździk. A co tak oświeciłem cię z tym piździkiem w Deusie, nie? I tak to się zwie. No. Czy my jesteśmy zupełnie gdzie indziej? O, Blindham leci. Asysta. Falkor, mam to, co ty bardzo lubisz. Asystę dostałem, wiesz? No. Wciąż co, Falkor, tak asysty bardzo lubisz? Lololo. Tak? Gdzie ty jest? Tam jest Falkor. No, wyobraź sobie, że lecisz bombowcem i masz tam paru na ogonie, a ci jakiś piździk pierwszego tieru rozwala. Piździk pierwszego tieru. Dobra, tam jesteście, a testę do was polecę. Będzie śmiesznie.
Lecisz na tą P3? Tak, próbuję ją strzelić od dłuższego czasu. I co, zabijesz czy nie? Znaczy nie, bo mam, nie mogę... Krytykuję ją i krytykuję, ale nie mogę nic zrobić. Jestem trochę za wolny. Ona nie ma steru ogonowego, moim zdaniem. O, ktoś zabił. Kto zabił? Co za zabił mał przecież, no wiadomo. A, to ty masz tego, asystę. Kill secure, a nie kill steal. Wiesz co? Czekaj, czekaj, nie skręcaj, nie skręcaj, zaraz zrobię secura. O, chyba skręcił lekko. O, co? Zaraz zrobię secure, jak mu przypieprzę w tą dupę, to się kuźwa zaświeci. Falcro coś strzela, tak? O, zabił. Ty zabiłeś? Gdzie zabił? Proszę. Rozbił się? O, tu teraz zabili. No, schodź zaraz ci sekurne dupę. No, zabrałem dupę z pokryją. Dobrze, sekuruję dupę. Zobacz, patrz ile masz fragów innych. No, patrz no. Ale ja patrzę twoją dupę. No, patrz. O, że... Moje strzały latają wokół ciebie? Nie. On chce twoją dupę, jak to zabrzmiało. Czy jak chcesz jego dupę, Falcor? Powiesz ty mi. Nie wiem. Nie wiem. Taka kolorowa, ładna. Jeszcze X powinien... mają dupę. Jeszcze taki X powinien być wymalowany na niej. Ora, tamten to nie chce leć. Chodź, nie. Tu, chodź, tu, chodź, tu, chodź, tu. No nie, ktoś mi odpierdolił. Nie lubisz asyst? Wow. Co? Gladiator. Oho. No nie, się ammo skończyło. No ammunition? Nie masz ammunition? Ha, 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 ha. Kto jest za tobą? Jaki śmiech. Mogłem go dupnąć, ale też mi się skończyło. Trzeba było dupnąć, bo nie zabiłem go. Wow, spadający do mnie strzela. Nie, ja do ciebie strzelam. Nie, nie, tamten ten. Ktoś się palił, wiesz, i... Pruł jeszcze. Jakiś hopek rozbił. Odciągnij tą maszynę, bo hopę, rozbija się o... O palmy. Nie, co to są za dwa palmy? Co tak się zna, co to są na tej wyspie za drzewa? Palmy? Zapewne palmy, Krzysiu. Ty się znasz. Ale mi jebło obok kokpitu. O, dzisiaj Krzysiek jesteś ekspertem od drzew, dobra? Czy moim tym ekspertem od drzew? O, łomatko. Jezus Maria, ale tutaj się kuźwa dzieje, dziwne rzeczy się dzieją. Lata mi ten ekran. Czemu mi tak nagle kółko, że ze wszystkich stron dostaję WTF? No, dostałeś działka. W kadłub. A nic koło mnie nie lata, to... O, dlaczego tak? Może być prawda, bo coś we mnie strzela właśnie. Jakiś koleś mnie kuźwa rozjechał. Rozjechał cię? Jak się rozjechał? WTF. Przewrócił mnie. No, w zasadzie, wiesz, wywinąłem orła. A. No ja się tak wpierdzieliłem, że koniec będzie za mnie, dla mnie. Amen? Tak. Spoczęję w pokoju. Ale oczywiście mój strzelec nie zauważył tego, że gość jest na moich plecach, nie? Nie. A po co? Komu to potrzebne? On potrzebuje kuźwa lornetki jakiejś. A komu to potrzebne? Mój strzelec jest pacyfistą. Dokładnie. Czytałem ci, nie? Typy strzelców. Tak. Chcę za krytyczne uszkodzenia przez... Jeszcze jednego rozwaliłem. Aaaa, już nie mam tego. Czemu ty tak dobrze zabijasz? No bo on kradnie mi, przecież on mi 3 spragi upierdzielił. 3 fragi, jeśli dobrze liczyłem. Aż 3? No. A to cheater, nie? Dobra, ja tam nie lecę, za dużo on ich. Czeka, on
tylko czeka gdzie polecę tak. I nie ma drogi. Tak. Ej, Xazax, wydało się. Wyszło jakim jesteś. Był fighterem, to okej, okay, Falcon potrafi pruść przez 5 minut, ja tylko jedną serią puszczę. No ale tak. Przecież jak tego, jak tym, tym strzątką leciałem, to dwa fragi mi urąbałeś. Tego F2F i tego, i tą P3, P3. Xazax, widzisz, wyszło jaki jesteś. No P3 ci zabrałem, bo... Bo była. Ale Falcon, zobacz, już jaki Xazax jest, nie? No dokładnie. Tam i prostek. No, dobrze sprowokowałeś. No. Oj. Nie! O, koniec. Kurde, przegraliśmy. Znowuż. Nie, zastrzelę gościa, bo uratował się, bo go wynik uratował. No, dobra. Ten, niech mi się to podsumuje. Jeszcze jeden. Nie będzie, kurde, godziny materiał u mnie. Popnij go. Dobra, no to dawajcie. Za jest godzina. 51. Ile tak meczyk trwa? No zależy. Ja muszę na chwilę was opuścić, prawdę powiedziawszy. Muszę zobaczyć. Zobaczyć musi. Dobra, nie, ja ten, ja już u mnie kończę. Dobra, to kończymy, ale lecimy dalej może. No. Dziękujemy wszystkim za uwagę. Trzymajcie się wszyscy na razie. Okay.